I jednym remisie za chwilę początek drugiego pojedynku. Przenosimy się do kategorii półciężkiej. Lionel Thompson i Radivoje Kalajdzic. Lionel Thompson, zawodnik z całkiem niezłą przeszłością amatorską, i Radivoje Kalajdzic, który tych amatorskich występów nie miał zbyt wiele, bardzo szybko podpisał zawodowy kontrakt. Jak widzimy, przystępując do tej walki, ma 22 lata. 10 cm wyższy jest Pejczyk. Boxing fans, here we go. We continue as main event Caesars Atlantic City. Do tej pory na zawodowych ringach niepokonane. 14 występów, 10 pojedynków wygranych przez czasem. Lionel Thompson już na swoim koncie ma 3 porażki, w tym jedną z Sergiejem Kowaliowem, którego będziemy oglądać w głównym wydarzeniu tej dzisiejszej imprezy. Także porażka z Nicholsonem Pollardem, jednogłośnie na punkty. Walka z Kowaliowem przyjęta z dwutygodniowym wyprzedzeniem w zastępstwie z Gabriela Campillo. A teraz przedstawiony Radivoje Kalajdzic, urodzony w Bośni i Hercegowinie. W 1958 roku wyemigrował do Sankt Petersburga. Stamtąd z całą rodziną przeniósł się na Florydę. Dzisiaj już legitymuje się podwójnym paszportem, ma także obywatelstwo amerykańskie. A Lionel Thompson. Our referee Alan Huggins has our fighters' final instructions. 9 zwycięstw odniesionych przed czasem. Thompson jest zawodnikiem grupy Main Events. Pomimo porażki ze Sergiejem Kowaliowem, Kati Duwa doceniła to, że Thompson zgodził się walczyć z mocno bijącym Rosjaninem zaledwie z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Później zanotował kilka cennych zwycięstw. Przede wszystkim to ostatnie, odniesione w grudniu ubiegłego roku z Ryanem Coynem, było szczególnie cenne. A Kalajdzic słynie z mocnego uderzenia. On swoje 3 ostatnie walki kończył już w pierwszej rundzie i teraz też poluje na mocne ciosy z prawej ręki od pierwszych sekund. Świetny bokser Kalajdzic, naprawdę ostatnio na fali wznoszącej. W zeszłym roku 5 pojedynków, ostatni w tym roku już 1 pojedynek. Tak jak wspomniałeś, 3 ostatnie walki, nawet 4 zakończone w pierwszym starciu. Jedna dyskwalifikacja z Nantausem, który został dyskwalifikowany w drugim starciu. No i widzimy od początku, tutaj chcę pokazać Kalajdzic, że nie boi się bardziej utytułowanego przeciwnika. Lionela Thompsona. No tutaj przewaga wzrostek na tą kategorię wagową, 1,90 m wzrostu, to naprawdę już świetne warunki. Długie ręce, widzimy Kalajdzicza. No i świetna szkoła, teraz podwójny lewy i prawy z wielkim spokojem. Zrobił ten początkowy atak wrażenie i troszkę spokojniej przygotowuje swoją akcję Thompson. Po raz pierwszy wszedł na salę bokserską w wieku 12 lat. Powiedział, że oglądał walki z udziałem Mike'a Tysona i chciał po prostu poczuć się jak pięściarz, zawiązać buty, rękawice, pouderzać w worek. Tak mu się to spodobało, że możemy go oglądać w ringu dzisiaj. Atakującego bardzo pewnie Thompsona i mocno trafiony tym krótkim lewym sierpowym Amerykanin. Widać jeszcze młodzieńczy entuzjazm. 22 lata, Kalajdzic naprawdę bardzo pewnie, bardzo szybko rozpoczyna to, co właśnie cechuje młodych zawodników, taka gorąca głowa. Chce od razu pokazać się, że jest świetnie przygotowany, że jest w stanie pokonać swojego przeciwnika, że stawia sobie naprawdę wysokie cele i to od początku ciągły pressing ze strony Kalajdzicza. Cel na tę walkę, plan na tę walkę obu pięściarzy już widoczny od pierwszej rundy, bardzo wyraźnie. Thompson chce boksować z dystansu.
raczej przepuszczać ten pierwszy lewy prosty Kalajdzicza i później wchodzi ze swoimi akcjami. Kalajdzic tutaj poluje głównie na mocne uderzenia z prawej ręki, dokłada też od czasu do czasu lewy sierpowy. On wierzy w swoją siłę fizyczną, no ale jeśli wygrywał kilka ostatnich walk w pierwszej rundzie, to ma ku temu powody. Trafił prawym prostym Kalajdzic. Przewaga warunków fizycznych po jego stronie może tutaj odgrywać bardzo dużą rolę. Niełatwo boksuje się z pięściarzami, którzy potrafią robić właściwy użytek z tych długich rąk. Pierwsza runda zdecydowanie dla Kalajdzicza. The Cage to czołowa amerykańska organizacja MMA. Jej gale zobaczysz wyłącznie na antenie Fight Clubu. W każdą sobotę z dumą prezentujemy najnowsze gale King of the Cage. Dwie godziny premierowego MMA prosto ze Stanów Zjednoczonych. W soboty o 22:00 wyłącznie w Fight Clubie. Nie stracił zaufania Lionel Thompson po dwóch porażkach z Pollardem i z Kowaliowem. Później naprawdę bardzo ciężkie trzy testy dla Thompsona. Wyszedł zwycięsko z każdej z tych walk. No i teraz również niepokonany zawodnik staje naprzeciwko niego i widzimy, że świetnie przygotowany jest Kalajdzic i musi znaleźć Thompson naprawdę dobrą taktykę, żeby pokonać tego chłopaka. Te ostatnie wygrane Kalajdzicza w pierwszych rundach warto docenić, bo nie wygrywał z pięściarzami anonimowymi. Pokonał m.in. Otisa Griffina, który kiedyś namaszczony był przez Oscara De La Hoya na wielkiego mistrza. Wygrał reality show organizowany przez De La Hoya, który nazywał się The Next Great Champ. Griffin w pierwszej rundzie przegrał z Kalajdziczem w lutym tego roku, zatem bardzo niedawno. Kalajdzic pokonał także w pierwszej rundzie przez czysty knockout Samsona Onyango, którego mieliśmy okazję gościć w Polsce, który przegrywał w piątej rundzie z Dawidem Cyganem Kosteckim. Widzimy troszkę zmiana taktyki Kalajdzicza. Thompson również chyba dostał reprymendę swojego narożnika, że musi pewnie boksować, nie oddawać tyle pola temu młodemu chłopakowi. Żeby to on spróbował postawić warunki. No ale widzimy duży spokój Kalajdzicza. Trochę też chyba otrzymał uwagę, żeby tak szybko nie zatrzymał, że poczekał, że nie musi nokautować w pierwszym starciu. Że jednak Thompson to jest doświadczony zawodnik i to musi go wyboksować. Teraz próba dobrej akcji do wyprawy w wykonaniu Kalajdzicza. Ale świetna odpowiedź Thompsona. Lewy prawy na dół, wyjście lewym sierpowym i trafiony Kalajdzic. Warto się w tej walce dobrze pokazać. Widzimy, że w pierwszym rzędzie, z tego ujęcia kamery tego nie widać, ale w niebieskiej koszuli siedzi szef sportu w HBO, Ken Hirschman. Jest także w pierwszym rzędzie Katie Duva, promująca Lionela Thompsona, ale main event ma często taką fajną zasadę stosuje, że zawodnicy, którzy wygrywają z pięściarzami main event, później sami podpisują kontrakty właśnie z tą stajnią. Jeśli main event zauważy, że warto w kogoś inwestować, to niezależnie od tego, czy pokonał ich pięściarza, a ten zawodnik, czy też nie, stara się budować jego karierę. Bardziej aktywny w tej drugiej rundzie jest Thompson. Stawia wysoko podwójną gardę, stara się spychać do defensywy Kalajdzicza, ale ten póki co dosyć dobrze pracuje na nogach. No świetne umiejętności Kalajdzicza. Widzimy teraz cztery razy lewy, prawy, wysoko uniesione ręce, cofa się na nogach. Stara się wywierać presję Thompson, ale gdy tylko jest przy narożniku lub
przy linach. Kalajdzic wtedy szuka również prawego podbródka. Widać, że duży przegląd ma ten młody chłopak i naprawdę chce pokazać się ze świetnej strony tutaj wszystkim promotorom innych grup, którzy oglądają go na tej gali. Zobaczymy, jak Kalajdzic będzie zachowywał się, jeśli przyjdzie mu walczyć dłuższy dystans. On wszystkie swoje ostatnie walki kończył bardzo szybko, pomimo że były to pojedynki zakontraktowane i na 8, i na 10 rund. Wszystkie kończyły się już w otwierającym starciu. Thompson niezwykły przegrywać przed czasem. Co prawda Kowalio w trzeciej rundzie go znokautował, ale z Kowaliowem mało kto słyszy gong otwierający czwarte, piąte czy też szóste starcie. Ta porażka na pewno ujmy Amerykaninowi nie przynosi. No i jak widzimy, dzisiaj Kalajdzic będzie na pewno porządnie przetestowany. Druga runda zdecydowanie lepsza dla Thompsona. Nie wiem, czy wygrana, ale już jakby powoli znajduje sposób. Willie Ellis w narożniku. Radzi moje Kalajdzic. Kalajdzic taki jest pseudonim ringowy tego zawodnika. W wolnym tłumaczeniu można powiedzieć, że to jest gorący pistolet. No i tutaj nie udało mu się zakontrolować w pierwszej rundzie swojego przeciwnika Thompsona, ale inna zmiana taktyki w drugiej, troszkę zbyt dużo pola oddał, ale zobaczymy, jaką taktykę ma na kolejne rundy ten młody chłopak. Kalajdzic mówi, że bardzo lubi ten przydomek Hot Rod, ponieważ Amerykanie mają ogromne problemy, aby wymówić jego nazwisko. Hot Rod to jest coś, co po czym pięściarz czasami staje się rozpoznawalny, ten jego ringowy przydomek, no i coś zdecydowanie bardziej przystępnego dla amerykańskiej części widowni niż Radivoje Kalajdzic. Początek trzeciej rundy, ponownie stara się być aktywny Thompson. A widać, ma trudności z tym, żeby celnie trafić szybkiego na nogach, ruchliwego Kalajdzica, który odchyla się, przypuszcza robi krok, dwa do tyłu, bardzo lotny na nogach, musi wyraźnie skracać ring. Thompson bliżej, zachodzi go, zostawiać mu mniej miejsca przy linach, wtedy jest szansa na to, żeby go celnie trafił, ale póki szybki jest Kalajdzic, widzimy, że sporo trudności ma z zaskoczeniem go swoją akcją Thompson. Wybiera presję, ale praktycznie z tej presji na razie nie wynika. Na razie Kalajdzic boksuje na refleksie i faktycznie te nogi ma szybkie, ale zobaczymy, co będzie w drugiej połowie tej walki, bo już widać, że Thompson planuje tutaj zmęczyć Kalajdzicza, aby ten wszedł do pół dystansu. Wtedy te długie ręce już nie będą jego atutem, no i teraz po raz pierwszy chyba Amerykanin mocno trafił. Wyszedł z pół dystansu Kalajdzic. No, stara się lewym prostym powstrzymywać Thompsona, ale widzimy, że no, regularny, systematyczny w tych swoich atakach, bardzo męczący jest Thompson przede wszystkim dla Kalajdzicza. No i być może z sekundy na sekundę coraz lepiej będzie Thompson radził sobie z tą przewagą zasięgu ramion po stronie pięściarza urodzonego w Bośni. Nisko opuszczona lewa ręka Kalajdzicza, tam jest miejsce na prawy prosty Thompsona, z tym, że dosyć jak na razie dobrze balansuje, chociaż teraz dał się zaskoczyć. Od razu podniósł lewą rękawicę trochę wyżej Kalajdzic. Zbyt dużo pola oddaje Kalajdzic Thompsonowi, ale Thompson konsekwentny. Choć teraz dał się złapać prawym prostym Kalajdzicza. Ale ładna odpowiedź, teraz seria czterech ciosów, dwa z nich ulokował na korpusie Kalajdzicza Thompson. To jest kolejny przykład bardzo dobrego matchmakingu. Bardzo ciekawa walka już w tej trzeciej rundzie. Wygląda na to, że tutaj do finałowych sekund obaj pięściarze będą do końca polować na zwycięstwo. No i teraz taki dwa razy bezpośredni prawy zamachowy. Szuka mocnego dnia z prawej ręki, ale cały czas wysoko uniesione ręce Thompsona. Troszkę wylinował tę siłę uderzenia na swoją gardę. No i teraz znowu on przychodzi do ataku. Mało celnych ciosów Kalajdzicza w trzeciej rundzie.
przez większość tego starcia atakował Thompson. Chyba on był lepszy w tym starciu. I tak chyba również uważa Willie Ellis. Na rozniku kolejczycia teraz sporo uwag przede wszystkim. Masz być bardziej aktywny, mówi Ellis. Do tej pory się bawiłeś, teraz pokaż, co potrafisz. Takie uwagi słyszy Kalajdzic. Teraz kolej Thompson słyszy, że cały czas ma iść do przodu, ma naciskać. A Kalajdzic się w końcu podda. Zdaniem trenera Amerykanina. To jest dobra taktyka, no bo ostatnie 6 walk Kalajdzic wygrywał bardzo szybko. Nagle jest zawodnik, który mu przeciwstawia spore trudności. I widać, że troszkę zaskoczony jest tym obrotem sprawy Kalajdzic, że jednak widzi, że jego ciosy nie są w stanie każdego posłać na deski. I tutaj jego ten motyw był, żeby nie szukał nokautu, tylko pokazał swoje umiejętności bokserskie. Ale teraz próba lewy sierpowy trafiony z Thompson. Przez chwilę zamroczone, ale znowu wysoko uniesione ręce. No i potężne prawy podwrótkowy, znowu minimalnie na głowę Thompsona. No, przyspieszył na samym początku tego czwartego starcia Kalajdzic. No, dosyć dobrze neutralizuje te warunki fizyczne rywala Thompson. No i też pokazał, że nie zrobiły na nim wrażenia te naprawdę soczyste uderzenia Kalajdzicza. Cały czas niezłomnie idzie do przodu, wywiera presję, uprzykrza życie Kalajdziczowi. W półdystansie Kalajdzic z tymi długimi rękami nie radzi sobie tak dobrze. On zdecydowanie woli zaczynać akcję od lewego prostego, wskakiwać z prawym sierpowym. Brakuje stopującego lewego prostego. Za często pozwala do półdystansu przechodzić Thompsonowi Kalajdzic. Wypadł chraniacz na szczękę Thompsonowi, ale sędzia nie przerywa walki. W tym momencie obóz Thompsona przed tą walką zapewne myślał sobie, że Kalajdzic jeszcze nie jest na tyle doświadczony, aby zagrozić Thompsonowi, a ma całkiem przyjemny rekord. Bardzo ładnie Kalajdzic wydłuża dystans, odchodzi od Thompsona, nie daje się tak łatwo mu zachodzić. Choć Thompson zapewne liczy, że każda kolejna runda pozwoli mu zatrzymać te rozpędzone nogi Kalajdzicza. Staną mu w końcu te nogi, będzie czas, żeby go zajść, trafić mocnym ciosem, bo na razie sprytnie unika tych mocnych ciosów Thompsona Kalajdzic. Dla jednej i drugiej strony to jest na pewno odbierająca sporo siły taktyka, bo i ciągła presja, i też ciągłe boksowanie na biegu wstecznym wymaga naprawdę dobrego przygotowania. Duży luz ma w poruszaniu Kalajdzic, jest szybszy na pewno od Thompsona i na razie wykorzystuje swój większy zasięg ramion i całą swoją szybkość. No ale teraz dobra akcja Thompsona. Na 8 miejscu w rankingu federacji WBA przed tą walką klasyfikowany był Lionel Thompson. Sierpowym zakończył Thompson czwarte starcie. No to ma o co walczyć Thompson. Super czempionem WBA jest Bejbut Szumenow. Regularny pas WBA posiada Jürgen Bremer. A grupa Main Events jest naprawdę solidna w doprowadzaniu swoich pięściarzy do pozycji oficjalnych pretendentów w różnych kategoriach wagowych, w różnych federacjach. Pamiętamy zresztą, jak Tomasz Adamek z pozycji obowiązkowego pretendenta WBC walczył z Witalijem Fliczkiem.
chlebem sierpowym Kalajdzic zapewne myślał, że za chwilę będzie mógł ruszyć z kolejnym atakiem, a Thompson pokazał mu, że wcale tak łatwo nie pada na deski. I cały czas obraz walki nie zmienia się. No sprytnie robi to Kalajdzic, robi kroczek do tyłu, dwa na ruch Thompsona i później odpada lewy, prawy, znowu przechodzi, aczkolwiek schodzi w lewą stronę. Powinien zatrzymać częściej od prawej ręki Thompson, wtedy mógłby go zatrzymać, bo podchodzi mu na to prawą stronę Kalajdzic, ale jest daleko, czuje, że jest poza zasięgiem i duży spokój u tego młodego zawodnika, cały czas lekne, szybkie nogi. Tańczy wokół ringu Kalajdzic, a Thompson troszkę wolniejszy, troszkę zbyt długo czeka, ale jest to dopiero piąta runda. Więc ma jeszcze trochę czasu, żeby zmienić obraz walki. Brakuje trochę ciosów na korpus ze strony Thompsona. Tym mógłby faktycznie odebrać te nogi Kalajdziczowi. On cały czas rozpoczyna lewym prostym na górę, później poluje na prawy sierpowy. No, jakby kilka razy uderzył na korpus, to być może Kalajdzic faktycznie stanąłby w miejscu, wtedy by dużo łatwiej się boksował Amerykaninowi, a teraz po raz kolejny zahaczyła prawa rękawice o brodę Thompsona. Zdecydowanie to, co mówisz, za bardzo nastawia się na ciosy na górę. Thompson powinien szukać dołów, łatwiejsze zresztą dół jest do trafienia, głowa, ciało po odchyleniu jest dużo dłuższy zasięg, ma, żeby trafić Kalajdzicza. Thompson powinien tym lewym pokazywać się na górę i szukać dołów. Wtedy mógł zatrzymać tańczącego Kalajdzica, to co mówiłeś, a tutaj wyraźnie szuka mocnego ciosu na górę Thompson. No i też przez to, że ataki Thompsona cały czas są powtarzane, to już spodziewa się ich Kalajdzic, coraz lepiej sobie z nimi radzi. Schematyczny staje się Thompson. No i zachowuje cały czas świeżość, szybkość. Kalajdzic dobrze pracuje na nogach, teraz to on zaczyna przechodzić do przodu. Tak jakby ta presja wywierana przez Thompsona zmęczyła samego Amerykanina. No taka nieporadność denerwuje Thompsona, no bo cały czas robi presję, ale nie może dobrać się do skóry. Kalajdzic samemu dając się trafiać takimi lekkimi czasami w wykonaniu Kalajdzicza, to na pewno powoduje, że coraz bardziej zdeprymowany, szuka innych rozwiązań. No ale niespecjalnie ma pomysł na to, żeby dobrać się do skóry Kalajdzicza Thompson. Zadał jeden lewy prosty w okolice splotu słonecznego i to uderzenie doszło celu. Brakuje tych ciosów na korpus, brakuje zmiany płaszczyzny uderzenia. Jest schematyczny w swoich atakach Thompson. No, chyba myślał, że wystarczy ciągle iść do przodu, a Kalajdzic w końcu zmęczy się, stanie w miejscu. Będzie takim statycznym celem dla Thompsona. W półdystansie to na pewno Amerykanin miałby przewagę. A tak boksuje dosyć jednostajnie Thompson i Kalajdzic wygrywa większość tych rund. Masz dwie ręce, użyj ich, słyszał w narożniku Leon Thompson. Dobry podwójny prawy sierpowy, pierwszy trafiony za ucho, drugi otarł się o szczękę. Ta piąta runda zdecydowanie wygrana przez Kalajdzicza. Lata, znakomite warunki fizyczne, mocne uderzenie, o czym świadczą wyniki poprzednich walk. Zawodnik na pewno z perspektywami osiągania sukcesu w kategorii półciężkiej, być może w przyszłości także w kategorii junior ciężkiej. Zobaczymy, jak będzie znosił zbijanie kilogramów do kategorii półciężkiej w późniejszych latach. Jak na razie zawodnik młody, 22-letni. No i trafi teraz Kalajdzic znowu dobrym prawym prostym.
cała seria cały czas bardzo aktywny, dużo porusza się na nogach Kalajdzic, a teraz widzimy zmiana taktyki, oddał pola Thompsona, on może liczy na to, że uda się mu złapać na kontrę Kalajdzicza, ale no, przychodzi do ataku. Jeśli cały czas gonił Kalajdzicza przez 5 rund, nie przynosiło to efektów, to teraz faktycznie być może warto wciągnąć Kalajdzicza, dać mu się otworzyć. Tyle czy przy takim dużym zasięgu ramion Kalajdzic wejdzie na tyle blisko Thompsona, aby ten mógł go skontrować. W początku tej walki ma problemy z wyczuciem dystansu Lionel Thompson. Niełatwo walczy się przy takiej dysproporcji. Trochę wyglądają jak z różnych kategorii wagowych. Szybkie ma ręce Kalajdzic. Bardzo szybko bity, troszkę jeszcze niedokładnie, ale to co wspomniałeś, duży potencjał tego nowego Rosjanina. Kategoria super średnia i półciężka, naprawdę mocno obsadzona, jeśli chodzi o tych faktycznie rosłych zawodników z dużym zasięgiem ramion. I Sergiej Kowaliow, i Adonis Stevenson należą właśnie do takich zawodników. W kategorii super średniej też mamy kilku naprawdę wysokich, mocno bijących pięściarzy. Te standardy się trochę zmieniają. No i teraz zmiana w końcówce tego starcia to tańczy na nogach Thompson. Aktywniejszy w ataku jest Kalajdzic. Teraz on goni Thompsona. No i koniec szóstego starcia. Use your jab to set the right handle, bro. Do you know every big shot you landed was because after you went to the body? Do you realize that? But then go to the body, then come upstairs, man. You ain't doing nothing. We tell you. Sporo uwag w narożniku otrzymał Radziwoje Kalajdzic. Willie Ellis twierdzi, że jego podopieczny nie robi nic z tego, co było zakładane przed walką. Nie bije w półdystansie. Nie bije na korpus, na co zwracaliśmy uwagę głównie Thompsonowi, ale faktycznie Kalajdzic też zadaje mało ciosów na ciało. Zmienia płaszczyznę uderzenia, no i w tym półdystansie też nie idzie za ciosem, nie ponawia akcji, daje odpocząć Thompsonowi. Zobaczymy, czy w tych ostatnich dwóch rundach coś się zmieni. Kalajdzic wygląda na zawodnika, który złapał jakby drugi oddech. Nie oddaje już tak łatwo pola Thompsonowi. On ruszył mocno w tym siódmym starciu do przodu. Jakby posłuchał tych uwag swojego sekundanta. Chciał mu pokazać, że jest gotowy również na twardy, długi pojedynek. No i teraz poszukał dołów, trzy ciosy, dwa proste i lewy poprawił ofi w wykonaniu Kalajdzicza. Starał się narzucić wysokie tempo, zachować dużą aktywność, wyprowadzać dużo ciosów Lionel Thompson, ale wygląda na to, że Amerykanin trochę zginął od własnej broni. Teraz to on wygląda na pięściarza bardziej zmęczonego. Cały czas Kalajdzic jest zawodnikiem szybszym. No, jak widzimy, z łatwością teraz unika tej całej kombinacji ciosów Amerykanina. No i znowu bardzo dobre przyspieszenie Kalajdzicza. Jest szybszy, potrafi zaakcentować swoją szybkość. Ale szukał teraz ładnego zwodu w prawą stronę Thompson. No zbyt wolno przygotowuje swoje akcje Thompson. Zbyt bardzo sygnalizowane są, widzi to Kalajdzic. I unika tych najmocniejszych uderzeń ze strony Lionela Thompsona.
Drugi raz gubi na ochraniacz na szczękę Thompson. No i traci za to punkt. Co przy wielu wyrównanych rundach w tej walce naprawdę może mieć wpływ na ostateczny werdykt punktowy. No bardzo surowa kara dla Lionela Thompsona. Nie cackał się z nim Ian Huggins, prowadzący tą walkę, od razu uznał, że specjalnie wyblowa ten ochraniacz Thompson i jeden raz to było ostrzeżenie, ale już dwa razy odjęcie punktu. Trochę nie wyciąga wniosków Thompson. Cały czas stara się bić wyłącznie na górę. Kalajdzic po każdym ataku schodzi mu na prawą rękę. On cały czas uparcie rozpoczyna od lewego prostego, zamiast gdzieś poszukać tych bezpośrednich, czy to prawych podbródkowych, kiedy nisko schodzi głową Kalajdzic, czy prawych sierpowych bezpośrednich. Teraz jeszcze stracił punkt. No, coraz gorsza sytuacja dla Amerykanina. Ponownie to on stara się wywierać presję, może jeszcze w tej końcówce siódmej rundy odrobi stratę tego punktu, ale wygląda na to, że ta runda u sędziów powinna być zapisana przewagą dwóch punktów dla Kalajdzicza, który teraz jeszcze raz trafia dobrym prawym sierpowym i zaakcentował końcówkę na swoją korzyść. Sporo emocji w obu narożnikach przed rozpoczęciem tego finałowego starcia. No i niewykluczone, że to będzie runda, która zadecyduje o rezultacie tej walki. Naprawdę wyrównany pojedynek od pierwszego starcia. Mało takich czystych ciosów. Bardziej na pewno zawodnikiem precyzyjnym jest Kalajdzic. Długo bardziej aktywny był Thompson. Mniej więcej piątej, szóstej rundy zaczął się trochę cofać, ale widzimy, że w ósmym starciu chyba czuje, że potrzebuje przekonać do siebie wszystkich trzech sędziów. Bardziej aktywniejszy był Kalajdzic. On więcej chyba zrobił w tym pojedynku, ale oczywiście Thompson jest na straconej pozycji, no ale musi ruszyć w tym ósmym starciu. Dobrze trafił Kalajdzic prawym prostym, ale odpowiedział na ten atak również Thompson. Chce jeszcze Kalajdzic zaznaczyć swoją przewagę w tej walce. Teraz on mocno ruszył w tym starciu do przodu. Obydwaj są na pewno zmęczeni. No, ta runda może decydować o wyniku tej walki. Dobry podwójny lewy sierpowy w końcu. Zaczął najpierw od dołu, później przyszedł do uderzenia na głowę Lionel Thompson. Teraz w końcu zaczyna bić się na korpus. Trochę za późno, bo to już ósma runda. Jakby po raz pierwszy delikatnie okazywał znaki zmęczenia Kalajdzic. Po raz pierwszy 8 rund w jego wykonaniu. Połowę 60 sekund. Bardziej precyzyjny w tej ósmej rundzie jest Thompson. Musimy przestać już jeszcze któregoś zawodnika na zaakcentowanie
końcówki tej ósmej rundy. Sporo ciosów z jednej, z drugiej strony w tym starciu, ale dużo z nich niecelnych. A zawodnikiem lepszym jak do tej pory w tej finałowej rundzie jest na pewno Amerykanin. Kalajdzic jakby chciał dowieść bezpiecznie to zwycięstwo do końca, no ale nie wiem, czy on może być taki pewny, że na wszystkich kartach punktowych w tym momencie prowadzi. Dobra końcówka Lionela Thompsona, ale czy nie za późno? Przekonamy się za chwilę. Kolejna dobra, twarda walka na gali. Czekamy na werdykt punktowy. Sporo pracy mają sędziowie punktowi, bo naprawdę wyrównany pojedynek. Na początku aktywniejszy, świeższy, szybszy był Kalajdzic. Później troszkę oddał inicjatywę. Było widać zmęczenia, konsekwentny w swoich atakach był Lionel Thompson. Nie może być pewny Kalajdzic, na pewno zwycięstwa, nie może być tego pewny także Thompson. Wydawało się, że na przestrzeni tej walki to Kalajdzic był zawodnikiem minimalnie lepszym, ale to na pewno był pierwszy poważny test tego młodego 22-letniego pięściarza. Do tej pory zwycięstwa przychodziły mu szybko, łatwo i przyjemnie. Ostatnich kilka walk kończył już w pierwszej rundzie z całkiem niezłymi rywalami, no ale Lionel Thompson, kilkukrotny zwycięzca turnieju Golden Gloves, całkiem niezły amator, a zawodnik, który miał już okazję na zawodowych ringach walczyć między innymi z Sergiejem Kowaliowem czy też z Nicholsonem Pollardem, pokonał w ostatniej zawodowej walce Ryana Coyna. Pokazał, że nie wszystkie walki można kończyć w pierwszej rundzie, no i to na pewno była bardzo dobra lekcja dla pięściarza urodzonego w Bośni. No i posłuchajmy oficjalnego werdyktu. Judge Kason Cheek scores about 78-72. 78-72 u pierwszego sędziego dla Kalajdzica. Shafiq Rashada scores about 77-75 u drugiego sędziego dla Thompsona. And Judge John McKay scores about 76-75 for your winner by split decision. Dla Radziwoje Kalajdzica, czyli punkt odjęty za wyplucie ochraniacza na szczękę, zadecydował o tym, że Lionel Thompson schodzi z ringu w roli pokonanego. W innym przypadku byłby remis u tego trzeciego sędziego, a tak jednym punktem wygrał Kalajdzic. No i widzimy teraz szczery uśmiech Alana Hugginsa, który tak naprawdę być może przez swój pośpiech, bo nie było chyba konieczne odbieranie punktu Thompsonowi w tamtej sytuacji, podarował w prezencie zwycięstwo Thompsonowi.